Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starke i witam was w Darkest Dungeon. Czy najmroczniejszy dwór, coś tego typu, najmroczniejszy loch. No więc, bez przedłużania, dzisiaj jest ten dzień, w którym idziemy wymordować Syrenę. Dają darmo, więc oczywiście bierzemy dużo, bardzo dużo na zapas. Bo darmo to bierę, jak mówi zwyczaj. Chociaż dobra, nie będę zapychał dwoma miejscami. Po jednym miejscu wszystkiego. Za żywnością. Okazja jest po prostu niepowtarzalna. O, to na pewno. No, wybaczcie, że tak w pośpiechu. No, ale właśnie. Co niepowtarzalne, bo mamy to fajne wydarzenie, które powoduje darmowe wszystkie zapasy. I stwierdziłem, że w sumie można się w ten sposób tak przygotować, że nie ma przebacz. Uda się wyjść cało z każdej sytuacji. Więc idziemy walczyć z Syreną. Drużyna taka sama jak ostatnio. Z tą różnicą, że zamiast naszego mistrza piesełów mamy łamaczkę tarcz, gdyż stwierdziłem, że pora też młodszym pokoleniom dać szansę na zaistnienie. Więc proszę, oto i ona. Wyposażyłem ją w taki sposób, że jej cel będzie celnie trafiać, pozbywać się pancerzy, gardy i innych rzeczy. No i po prostu rozumiecie. Jej główny cel ubić wszystko, zanim się ruszy w pierwszej rundzie. Zapasy wyglądają tak. Wiem, że pewnie znacznie to przepalam, ale wolę być zabezpieczony. I wyruszamy. Nie ma w sumie chyba nic więcej do robienia. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. No i mamy niewielkie wspomnienie na temat właśnie Syreny samej w sobie. I always wondered what became of the unfortunate little waif. Nie będę ukrywał, historie tutaj są dosyć mocne. Proszę, proszę. Widzicie? Trochę rozbudowane. Prawdopodobnie dobrze zrobiłem, biorąc taki zapas. No ale kontynuując. Historie są naprawdę czasami rozbudowane, mroczne, niepokojące. Ale za taki właśnie klimat ciężki, momentami, lubię Darkest Dungeon. No i w sumie dzisiejszym tematem, który chciałbym poruszyć jako tako... Łopat nie wziąłem, no jasne. Zestresowany? Tak, więc... A. Czyli to jednak działa w ten sposób, że tutaj nie da się nic zrobić z tym chyba. To niech będzie bitewka. Na start już. Dosyć prosta. 2 do 5, 3 do 6. 1 do 13. Próbujmy uczestniczyć ich. No blisko, blisko. Tak więc, co by tutaj teraz zrobić? Nie dobić. Jak na razie już się sprawdza nasza bohaterka. Miejmy nadzieję tylko, że dożyje końca dzisiejszego dnia. Tam tygodnia, bo w sumie właśnie w Darkeście wszystko trwa tygodniami. No ale kontynuując, tematem, który chciałbym poruszyć podczas dzisiejszego odcinka tak dużo porządniej, co nie byłoby sam w sobie chyba YouTube. A bynajmniej to, jak trudno jest zaistnieć w internecie, przynajmniej na YouTube, jak już wspominałem przed chwilą, dosyć na szerszą gromadę niż te kilka osób. Powiem to na własnym przykładzie, ale też na bazie spostrzeżeń, które można powiedzieć, że nazbierałem przez okres mojej przygody z YouTube'em, na bazie tego, co inni mówią mi. W sumie na bazie własnych też obserwacji. Super, kolejne zaproszenie, nie, pełno tego. Więc tak. Może zacznijmy od samych w sobie mojej motywacji. Bo wspominałem o tym niejednokrotnie. O, kolejny obiekt. Nie, no wiecie co, odpuszczę sobie. Te bitwy są dosyć trudne jednak.
Jak wspominam niejednokrotnie, moją motywacją było to, że i tak gram w gry, więc fajnie byłoby się z tym podzielić. Po prostu podzielić się tym ze światem. Coś tam, tego typu rzeczy. Ale nie będę ukrywał, że to nie jest całokształt. Moim, jakby to nazwać, elementem motywacyjnym dosyć sporym było też to, że za dzieciaka oglądało się youtuberów i myślał, o jak fajnie. Też chciałbym móc spróbować. Ale z czasem przeminęło. Potem wróciło to jako już taki dojrzały pomysł, tak jak teraz. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie. No ale okej. Jednak teraz z czasem nie jest to takie kolorowe, jak to wszystko wyglądało za dzieciaka. Owszem, można nagrywać sobie po swojemu. Są wytyczne. Nie ma problemu. Można się starać, można się nie starać. Można mieć porządnie przygotowane, można mieć z proszeniem odwarcie. Jednakowoż w świecie YouTube'ów prawie nie da się zaistnieć. Tak naprawdę. Jakby to najłatwiej określić. Nieźle. Nieważne jakbyście się starali, możecie mieć grono swoich fanów czy coś, ale jednak to nie będzie nic wielkiego. Trudno jest zaistnieć właśnie bez wsparcia z zewnątrz. Przez wsparcie mam na myśli właśnie albo grupę znajomych, którzy są skłonni polecić swoim znajomym czy coś. Czy to wsparcie jakiegoś innego youtubera właśnie znajomego. Czy chociażby jakiś czegokolwiek. Trzeba mieć wielki fart po prostu w moim odczuciu. Owszem, trzeba też sobą coś prezentować, od siebie przekazać, żeby dostać zauważonym. Jednak znam wielu ludzi, którzy można powiedzieć, że nie zostali zauważeni do teraz. Nie będę tutaj wymieniał z nazw, bo nie chcę robić reklam. Ale mówię tu chociażby o personach skupiających się nawet na specyficznych działalnościach. Czy to na przykład jakieś poradniki związane stricte z tworzeniem map do Warcraft, czy nawet chociażby jakieś tam, co by dać jako drugi przykład w sumie, czy chociażby tutaj jako przykład mógłbym podać, no w sumie nie wiem co mam podać, po prostu nieważne czy się zajmujesz czymś popularnym czy nie, jeśli nie masz znajomości albo wielkiego farta, trudno jest zaistnieć. Czasami są takie przebłyski nadziei, czasami nie. Ja po prostu dalej można powiedzieć, że żyję tym dziecięcą nadzieją, że może jednak uda mi się zaistnieć. Nie wiem, ile będzie w tym prawdy. Pewnie są tylko zwykłe naiwne marzenia. No ale cóż, mam te 54 osoby w subskrypcjach. Mam sobie tyle subskrybentów. Ogląda z tego nie w mile. Chociaż patrząc na wyświetlenia, potrafię oglądać czasami dużo, czasami mniej. Nie będę mówił, ci oglądają się nie, to źle, to dobrze. Jestem tak zadowolony z tego, że ktokolwiek patrzy na to. Więc... Tak, który mi wybył, to sobie tym uwołali. No ale dobra. Więc... Sam nawet nie pamiętam, co mówiłem, no ale spróbuję jakoś się odnaleźć. Jestem zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, jednak owoż... Czuć jakąś stagnację, taki brak przepływu, brak komunikacji. Mam może widzów, może to są multikonta, może to ktoś ogląda po wiele razy, nie wiem. Fajnie. Tylko, że zerowa interakcja. Zerowy przypływ, zerowe zmiany. Dla mnie to nie jest jakieś takie krytyczne, powiedzmy, na zasadzie, że przez to nie potrafię istnieć. Takie istotne czy coś. Ale nie ukrywając. Jak zacząłem nagrywać, liczyłem na to, że będzie jakiś, powiedzmy, że będzie jakaś ta synergia cała między mną a wami. Chociaż w sumie jest, nie ma, trudno powiedzieć. Jedyne co, czego jestem pewien, to, że nawet jeśli istnieje ona, to jest ona na znikomym poziomie. Bo wystarczy zobaczyć na sekcję komentarzy w większości filmów u mnie. Po prostu nul, nic, zero. Dobra. Chyba już nikt ranny nie jest. I zaczynają się w sumie te problemy, które są zazwyczaj. Dobra, nie potrzebuję tego, to wezmę. Maragdów nie biorę. Zapomniałem ruszyć, no ale dobra. A więc tu jest boss. Wiecie co, w takim razie pójdziemy naokoło, po prostu tam nie będę zaglądał, ale pójdę tak. No i na bossa.
Brawie. Carelessness will find no clemency in this place. No, więc mojemu sprzeciwu jest bardzo trudno zaistnieć, jak już się powtarzam. Może... jeśli chodzi o moją personę, co... najprościej w świecie jednak... nie prezentuję sobie nie prezentuję sobą niczego szczególnego. Jestem tylko kolejnym zwykłym dzieciakiem w oczach was, użytkowników YouTube'a. I próbuję coś osiągnąć bez niczego, że tak to nazwę. A może jednak po prostu jestem osobą niedocenioną. Mam wielkiego pecha z pozycjonowaniem z czymkolwiek. Ale bo chciałbym, tym razem już dosłownie mówię, chciałbym usłyszeć od was, co wy sądzicie na ten temat. I jeśli naprawdę oglądacie, to już kilka słów. Co was skłoniło do tego? Co chcielibyście zmienić? Bo nawet mówię to wszystko w kontekście swojej osoby, że idę naprzód, a jednak czuję, że nic się nie zmienia, że stoję w miejscu. Staram się, a nie ma niczego, powiedzmy, co by mogło sugerować, że idę w dobrym kierunku, czy chociażby w złym, czy cokolwiek. No ale okej. Jestem w stanie zrozumieć, że jednak YouTube jest pełen twórców, jest ich miliony, nie miliardy, nie wiem w sumie ile. Nigdy nie sprawdzałem. Jestem w stanie zrozumieć chociażby to, że... tak naprawdę to możliwe, że to, co sobie prezentuję, to już było pokazane przez innych i to nic nowego, dlatego nikt nie chce na to patrzeć, chociaż... idealnym przykładem są takie popularne rzeczy, jak na przykład... Co by tu dać jako idealny przykład? No Fortnite chociażby, czy tam jakieś coś, co każdy, podkreślam, każdy zna w mniej lub bardziej. Może po prostu trzeba zająć się masówką. Ja teraz mówię do wszystkich, którzy będą chcieli pisać Fortnite czy coś. Nie, mi chodzi o to, co mam nagrywać. Tylko co w waszym zdaniu jest źle? Ja specjalizuję się, powiedzmy, w grach o zaostrzonym poziomie trudności. I da się tak to nazwać. W grach wyjątkowych. Prawdopodobnie na dalszym etapie będą to głównie gry tak zwane indie, czy tam niezależne. Nie ukrywam, powtarzam się jak zwykle, bo często to wspominam. Ja jestem zwykłym uczniem. Nie mam znajomości niczego, co pozwoliłoby mi sobie zapewnić najnowsze produkcje AAA czy cokolwiek, powiedzmy, za darmo, jak to mają już późniejsi youtuberzy. Także próg dla mnie wkroczenia z materiałami do was, no jest trochę zawyżony. Chyba rozumiecie w sumie sami, co chciałem przez to przekazać, jeśli nie, to może to napiszcie, to może w komentarzu sprostuję. No, natomiast to, co mogę powiedzieć obecnie, to, że tak czy siak, ja się nie poddam, będę dalej próbował. Nawet jeśli miałbym nie odnieść sukcesu nigdy, to dla mnie to i tak jest, powiedzmy, dosyć fajna rozrywka i przynajmniej motywacja do ukończenia wielu gier, które gdyby nie to, by po prostu się kurzyły w bibliotece Steama i tyle. Żeby nie było, właśnie Darkesta dawno nie ruszałem. W sumie to od czasów dodania tego całego No Color of Madness to nawet nie udało mi się chyba zagrać jakoś tak porządniej. Ale to tyle. W moim odczuciu po prostu, jeśli chcesz się zaistnieć na YouTubie, trzeba mieć znajomości, chamską reklamę albo wielkiego farta. I czekam oczywiście na waszą opinię. Może jestem zbyt krytyczny względem tego wszystkiego. I w sumie już widzę, że żarcie mi się kończy. W sumie możliwe, że się powtarzałem, jak mówiłem, kilka razy zgubiłem wątek. Nie wiem, czy to ciągle mam, czy nie. No ale wezmę. Super. Co mogę zabić najprędzej? W sumie to, bo to najłatwiej trafić. I znowu jedno obrażenie. Ten jeden brakujący punkt życia to jest chyba już jakaś tradycja na tych wrogach. W sumie nawet nie wiem, czy to jest tradycja, czy po prostu mam takiego pecha, czy co? Zawsze tego używam na początek? Mnie nie będę ukrywał, że nie wiem. No i poproszę o klątwę. Dziękuję bardzo. Czy trzymanie przeklętych bohaterów niektórych jest korzystne, czy nie? Z jednej strony, właśnie
Postacie niektóre zyskują dużo na szybkości, więc klątwa mogą być przydatna. A z drugiej strony patrzcie, minus do życia, minus do odporności. I to też wszystkie kwestie zastanawiające na mnie już w samej sobie grze. Czy lepiej trzymać klątwę, czy jej pozbywać? Których bohaterów, jeśli już, warto mieć przeklętych? Które to było? Niech będzie to. Mam nadzieję, że dzisiejszy mój powiedz, mój komentarz nie jest jakoś poniżej standardu, wyjątkowo czy coś. Niech będzie, że czegoś pozbędę. A, wróciłem zaproszenie. Dobra. I w sumie to tyle. Przez długi czas gadałem o tym. Może, że powtarzałem, jak już teraz powtarzam. Może mówiłem o tym już ostatnio, czy coś. Nie wiem. Jeśli tak, to wybaczcie, ale ostatnio jestem tak zaletany, że pamięć mi może szwankować wręcz. Mam nadzieję, że jestem zrozumiały. Nie podchodzę do YouTube'a jako powiedzmy... Tutaj, jak to chciałem powiedzieć, nie podchodzę do tego na zasadzie źle skonstruowane, tylko tyle, że... Konkurencja. Że może wybrałem sobie zły czas. Już wszystko było. Próg wejścia jest bardzo wysoki. Zobaczymy zresztą z czasem. A póki co skupimy się na grze. Tak więc... Ostatnio, jeśli chodzi o temat gry, to klątwa. Mam odczuciu, klątwa jest przyjemną rzeczą. Chociaż sam, mimo tego, że to jest sama w sobie klątwa, czy choroba, wampiryzm, jakby zwał, tak zwał. Nie wiem w sumie, jak to określić najdokładniej. Ale tak czy jak, moim zdaniem jest to dosyć fajny aspekt, który pozwala nieźle zarządzać swoim bohaterem. Czy chce się go mieć wytrzymalszego, czy jednak mieć te bonusy w postaci... No później nawet kilku punktów prędkości więcej. Zobaczcie, chciał sobie taki na przykład skrzyżowiec, który ma prędkość zawsze 0, ewentualnie delikatnie na minusie. Czy ktoś ma wolne miejsce? No. To zauważyłem, że wyłącznie antykwariuszka. Super. Dobra, to co ja tu jeszcze można wyrzucić? Pochodnie? Nie za bardzo. To w sumie nie jest takie cenne. Jest coś... Dobra, wezmę obraz. Chociaż... Nie pamiętam, co to powoduje. Super. Zdobyłem efekt, który w sumie... Jest o tyle dobry, że nawet nie wiem, czy będę chciał obozować po raz kolejny. To ma najgorsze cechy? Okej. Nic wielkiego. Chyba ona szczerze ma najgorsze. Tak więc proszę. Wiesz co, nie, no ja muszę zobaczyć, jak to teraz wygląda. 20% obrażenia, dalej bije w sumie tyle samo. Czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jeszcze 4 do szybkości. Nie wiem, to 4 do szybkości może jednak uczynić ją zabójczą maszyną do zabijania. Takie chyba są myślane. Podczas starcia z Syreną, więc nie wiem. Będę szczery i powiem, że nie wiem. Sam po prostu nie wiem, jak to mam zrobić. Chociaż, nie no... Mam łamaczkę tarcz. Bozowanie z łamaczką tarcz jest czymś dosyć specyficznym. Chciałem to pokazać w szczególności. Bo okej, samo sobie obozowanie zwyczajne. Nic wielkiego. No, poza tym, że są oczywiście te bonusy i w ogóle. On co prawda mało żywności, nie starczy to na dużo. No ale... powtarzam się po raz kolejny. 70, 70... O, 110. No nieźle. Jeśli uzbieram jeszcze trochę... Albo nawet mogę nie uzbierać, nie wiem.
Finding the stuff is only the first test. Ale spróbuję. Now it must be carried home. Będę warto pokazać to, co tam się będzie działo. Z różnych perspektyw. Żegnaj, bonusie. Circle in the dark. The battle may yet be won. Mógłbym zrobić ucztę, ale jednak boję się, że potem będą problemy, więc macie tyle. No i teraz właśnie, rozmowy i tak dalej, chociaż widać, sądząc po tym, że nie ma, no, samo łóżko to już było. Obniża stres, wszyscy zwiększa stres o 5 day. Obrażenia plus 20%. Mhm. Ona co ma? Szansa na zwiat, to się potrzeba. Spróbuję. Super. O, jeden kompan, celność, szybkość, tylko na siebie. Ile mamy czasu? 6. Ma coś przydatnego? Nie. Więc robimy to. I... leczenie 15%. Nie będzie na nią. No i dziękuję. To tyle. No, jakieś tam dialogi. I oto specjalne... Sand and serpent choke out hope of wholesome reverie. I nie mam niczego, co pomija ukrycia, super. No ale właśnie, specjalna cecha. Spotkania koszmar podobne z wężami. Ona dostaje bardzo dużo stresu. Natomiast za wygraną też są cenne nagrody. I dobra, ubijmy tego wąża. Jakby to powiedział ktokolwiek z gry Gothic, czy tam jak zwykłym ostatnio mówić za pośrednictwem pewnego znajomego, Gotuk, jedna bestia mniej. Nie umiem naśladować tych głosów, więc wybaczcie, jeśli to bardziej w nim brzmiało i w ogóle. No, ale dobra. No. Jeśli kogoś zastanawia, dlaczego węży, co i jak są tutaj łamaczką tarczy, to... można powiedzieć, że cała jej przeszłość jest właśnie wokół tych węży. Tam w wyniku jakiegoś tam, można powiedzieć, nieszczęśliwego wypadku prawdopodobnie, to ona musiała sobie odciąć dłoń czy coś. Przełamujemy gardę. I tyle by było. Że co? A, czyli jeśli chyba do wrót śmierci się dojdzie, to się anuluje i... no, niezaliczone. Ogólnie jakby się wygrało, to byłaby spora nagroda. Teraz i tak będą głodować, jeśli będą chcieli żarcia. A, no też, dwie rundy. Bo jakby inaczej. I teraz mam ostatnie trzeba. Będziesz ma na wrotach śmierci, bo oczywiście musiałem nakarmić nie tego, kogo chciałem. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. I teraz można było powiedzieć, że nawet chciałbym się zamienić przedmiotami. 15, 30. Pewnie będę tego żałował, ale on jest jedną nadzieją teraz dla niej.
the poor girl in their image. She is their queen and their slave. Mogło być lepiej. Razem co prawda będzie dużo wolniej się ruszało, no ale... Jest nadzieja. Więc zatruwamy bestię. No oczywiście. Można się szybko jej pozbyć, ewentualnie unicestwiać jej sługusów. Standard. Ja jednak chciałem się skupić na niej. I co my tu mamy? A właśnie, widzicie, nie ma ręki. Dobrze mówiłem. Kara boska, rzecz jasna. Tutaj bez riposty już się nie obejdzie. Dalej otruwamy. Sześć obrażeń, zero odporności na zarazę. Aha. I się zaczynają problemy. No cóż, chyba nie ma żadnej innej opcji, jak po prostu teraz... No właśnie, jak to zadziała? A, czyli cały atak on przyjmuje. No właśnie, w takiej sytuacji to... Co on teraz na stałe tam będzie? Czy jak? Bo nie do końca rozumiem, jak to działa, to jej przejęcie. Nie będę ukrywał, po prostu nie pamiętam. Bitwa może skończyć się różnie, nie będę ukrywał. Drużyna jednak nie jest do końca przygotowana na takie, tego typu starcie. Nie będę też ukrywał, że zapomniałem o tym, że ona przejmuje. I zapominam też o tym, że przestaję gadać tutaj do was, pomimo tego, że prowadzę odcinek. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo jednak no... Wróciłem już. No, jak widać, nasz towarzysz powrócił na naszą stronę. A, czyli teraz ją zabierze. No jasne, bo po co mam mieć jakiekolwiek szansę? Lepiej od razu, niech wszyscy zginą przy jednym uderzeniu i tyle. No kara boska oczywiście, musi ripostować. Tak się zauważyłem, że kara boską może na chyba każdej pozycji używać. No teraz musi sam siebie wyleczyć, więc... Nie ma innej opcji jak kill off. Może uda się nawet unicestwić zanim dojdzie do jakiejś tragedii.
Nie będę ukrywał, zapamiętałem ją jako trudniejszą, ale jednocześnie jako łatwiejszą. I w sumie gdyby nie on, to na pewno już byłoby dawno po mnie. Tak przynajmniej moja drużyna się trzyma, jakkolwiek. I dalej, kara boska. Coraz bliżej śmierci tego potwora. Coraz bliżej niechybnego postępu w fabule. Jeśli w sumie da się tak najprościej określić. I tutaj to niestety w niego, nie ma innego wyboru. No, znowu, to już jest lekka przesada. Dziękuję bardzo. Może jest jeszcze nadzieja jednak na zwycięstwo. Ja już myślałem, że po prostu wiecie, no. Dobra, może się powtarzam, może nie. Jestem zmęczony, nie będę ukrywał. Dzisiejszy dzień nie był dla mnie... no... łaskawy. Tak chyba najłatwiej można to określić. Tak więc możecie też zrozumieć moje dzisiejsze... powiedzmy, że trochę inne nastawienie niż zazwyczaj. Jeden jego okrzyk, normalnie jak syren na statku. I Kilofem. Hideous matriarch, vile queen of the aquatic depths. She has no place in the sane world. I na zakończenie mogę jeszcze wyrzucić w sumie to. Dziękuję bardzo. Kolejny wielki sukces, tym razem już prawdziwy. Nie to co w przypadku tamtego księcia Knurów czy coś takiego. On był naprawdę prosty. A, no i najważniejsza rzecz. Potężny artefakt dla łowcy nagród. Nie jest to może, wiecie, top tier, że tak to nazwę, ale zawsze coś. Bohaterowie stają się weteranami, dlatego... papa. Niezłe. To trzeba będzie zmienić. Mamy coraz więcej weteranów. Dalej nie mamy dostępu do weterańskich rzeczy. Darmowe ulepszenie jeden budynek. Wiecie co? Jak nic. To jest to, co po prostu... żeby nie było nie... mówiłem, ustawiam to więcej, bo chciałem coś, ale nie spodziewałem się tego typu rzeczy, więc... Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Dobra, tak więc musimy teraz nazbierać jeszcze trochę herbów i... mamy dostęp już prawie do weteranów. Tutaj czego brakuje? A nie, no tutaj... uuu, to my tutaj już mamy dostęp. Super. Jeszcze tylko zdobyć pancerze i weterani ruszają w bój. Także dzisiejszy odcinek jakkolwiek nie byłby... Fajnie. No jakie słowo było tu prawidłowe? Jakkolwiek nie byłby specyficzny, problematyczny, dziwny, niepoukładany. Mam milion po prostu słów, które mógłbym określić. Którymi bym określił ten odcinek. No, to jednak przyniósł sukces. Nie da się tego zaprzeczyć. No i po prostu nic więcej nie będę gadał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.